Dzień dobry, witam Państwa poradnie geopolitycznie. Kawa, na którą serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, z reguły jest tak, że kiedy człowiek jest zagoniony na niesławne pole H8, ci, którzy grają w szachy, to wiedzą, gdzie to jest. Niektórzy mawiają też i w kozi róg to zaczyna się tracić przysłowiowy rezon. I nagle zaczyna się obnażać swoją prawdziwą agendę. Takie, taka sytuacja miała miejsce co nie trzy dni temu, na jednym z wieców Donalda Trumpa, gdzie on postanowił się otworzyć przed wyborcami, przekonać ich ten. Twardy elektorat, który ma na niego głosować, że nie będą musieli już na niego głosować. Nie będą musieli w ogóle głosować. Żeby zagłosowali tylko teraz w listopadzie, a przez cztery lata będzie dobrze, a potem już nie będą musieli głosować. Zobaczcie państwo sami co powiedział, jak powiedział. Ci z Państwa, którzy znają język angielski, to się szybko zorientują. Ci którzy nie, to ja przetłumaczę za chwilę, że w opisie filmu znajdziecie Państwo e, to główne zdanie, które, e, które Trump wypowiada. Ztu, zobaczcie Państwo sami. Again, you won't have to do it anymore. Four more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine.

jakąś formę dyktatury, jak w Korei Północnej. Ja rozumiem, że on chciałby swojego syna, juniora, namaścić na swojego następcę, tak by Trumpowie rządzili powieki w Stanach Zjednoczonych. No wiele na to wskazuje. We'll fix it, tak? My to naprawimy, gdzie naprawienie tutaj oznacza, że nie wiem, chcą zmienić konstytucję, chcą zmienić zmienić ustrój Stanów Zjednoczonych. Skąd my to znamy? Kaczyński też zapowiadał, że będą zmiany, tak, że oni tu będą rządzić krajem. Po prostu jakaś fantazmagoria e, przypominająca Niemiecką Rzeszę z okresu hitleryzmu. On to mówi wprost. Mówi, nie będziecie musieli już więcej głosować. We'll fix it. No e, ja e, z półśmiechem się temu przyglądałem i przysłuchiwałem, ale z drugiej strony, moi państwo, mamy do czynienia z szaleńcem, z szaleńcem, na którego część społeczeństwa amerykańskiego jednak swoje głosy odda. Ten człowiek jest niebezpieczny. To, co on mówi, jest wprost zapowiedzią dyktatury, że będzie koniec demokracji w Stanach Zjednoczonych. Hmm. Przypominam ten słynny projekt jego ludzi, yy, ludzi Trumpa, ten projekt 2025, czy 2025, który nawiązuje do pierwszych 120 dni rządów Trumpa, kiedy oni wymienią samą administrację państwową na tych sekciarzy MAGA, to jest skrót od Make America Great Again. Yy, to jest bardzo swoista sekta ci sekciarze też brali udział w ataku na kapitol przed czteroma. Kiedy Trump nie chciał oddać władzy, chciał ją siłą zachować, myślał, że wtedy zrobi jakąś rewolucję. Czy powtórzy się sytuacja z przed czterech lat i Trump będzie chciał wywołać niepokoje w Stanach Zjednoczonych, kolejną może jakąś wojnę domową? Ciężko mi powiedzieć, ale myślę, że będzie robił wiele, by rozpocząć jakiś proces, nazwijmy to eufemistycznie, mający na celu wzniecić te niepokoje. To zresztą dzieje się już dzisiaj. On, przede wszystkim ten człowiek kłamie. Kamala Harris w jednym z wystąpień powiedziała, że będzie chciała obnażyć wszystkie jego kłamstwa, skonfrontować je z rzeczywistością, ponieważ Trump czuje się absolutnie bezkarny. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest bardzo podobny mechanizm, też jakby i w innych krajach, szczególnie tutaj w Polsce. Kiedy mamy do czynienia z kimś, kto czuje się bezkarny, a tych w Polsce nie brakuje, kłamie, nie ponosi żadnych konsekwencji i na kłamstwie buduje kapitał polityczny. Obecnie w naszym kraju, kiedy już odzyskujemy demokrację, praworządność. Tak, ta, ten, ten okres y, transformacji trwa od paru miesięcy no, w mojej ocenie zbyt wolno państwo też jesteście zniecierpliwieni y, to znaczy państwo, że dalej w przestrzeni później pojawia się na przykład taki Morawiecki, który bezstrzelnie kłamie nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności a tak, czy można sobie wyjść nie wiem, stanąć przed mediami które to będą jeszcze kolportować zacząć kłamać, opowiadać historie które nie są prawdziwe doskarżaj Donalda Tuska o rzeczy, których nigdy nie zrobił, albo na przykład z jego asystentki próbować zrobić rosyjskiego szpiega. I de facto nie ma żadnej reakcji rządu. Nie ma żadnej reakcji, nie ma żadnych konsekwencji dla tych ludzi. I tak też jest w Stanach Zjednoczonych. Przecież pani Kamala Harris jest wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Joe Biden cały czas rządzi. I zobaczcie, że Trump w imię wolności słowa i tej może skrajnie pojmowanej demokracji, może nawet kłamać. Ba, nawet jak zostanie skazany, może zostać prezydentem, będąc w więzieniu. To już jest kompletny i totalne kuriozum. Ale ta zapowiedź, którą ja tutaj dla Państwa przygotowałem, wyłapałem ją, oczywiście nie tylko ja, tak, wielu publicystów i dziennikarzy amerykańskich zwróciło uwagę na tę wypowiedź, stąd też i to nagranie że to jest zapowiedź dyktatury, to jest, to jest zapowiedź końca demokracji w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że ta wypowiedź Trumpa będzie szeroko komentowana, będzie szeroko komentowana w amerykańskich mediach. Już w tej chwili jest, będzie kolportowana. Zobaczcie, że on to opowiada, łącząc to z chrześcijanami, łącząc to z miłością, mówi: "Kocham was, chrześcijanie, ja was kocham". Czyli on kieruje swoje słowa do Katolików, chrześcijan, on sam twierdzi, że jest chrześcijaninem. To jest po prostu jakiś kosmos. I on chce zagrać na tej nutce wiary. To jest dokładnie to, co się działo i dzieje w Polsce, gdy na przykład tacy pisowcy próbują grać na tej religijnej nucie. W Stanach Zjednoczonych ta religijność jest na różnym poziomie. Mamy tam ewangelików, mamy, mamy katolików, ale to są właśnie ci chrześcijanie. On chce, żeby oni na niego głosowali. On chce im zapewnić lepszą przyszłość tylko im. Tak to przedstawi. Także on zlikwiduje to całe, jak on to mówi, lewactwo. Każdy, kto ma inne poglądy według niego, to jest lewak. Ja chęci naprawdę daleko mi, daleko mi do, do lewaków. Owszem, mam takie poglądy, czasem bardziej lewicowe, ale Jestem bardziej też konserwatywny. Ja nie stoję po środku. Ja, jest, no, ja wybieram po prostu te idee czy te poglądy, które są zdrowo rozsądkowe. To też ciężko to, to nazwać jakimś centrum, bo to centrum to jest tak, trochę tu, trochę tu, ale dla mnie śliczy zdrowy rozsądek. Ale na przykład mnie nazywają też trolle hejterzy Lewakiem. E, mi to strasznie bawi, bo, e, bo ja naprawdę czasem mam takie... Bardzo konserwatywne poglądy na wiele spraw. No ale nie narzucam nikomu. Z kolei Trump chce być dyktatorem. On chce władzę absolutną, On chce wymienić w Stanach Zjednoczonych wszystkich na swoich ludzi, na sekciarzy jemu zupełnie oddanych. To zaczyna przypominać, zaczyna to przypominać już nawet nie troszeczkę nazizm. Gdy naziści w 1933 roku doszli do władzy, zlikwidowali konkurencyjne partie polityczne, zlikwidowali wolne media, kompletnie wycinając z przestrzeni publicznej tych, którzy ośmieliliby się krytykować nowego przywódcę Niemiec, a tych, którzy jednak się ośmielili, to zamykali do obozów koncentracyjnych pod byle powodem. No, przypominam też, że chociażby homoseksualiści trafiali do obozów koncentracyjnych, no, ale nie się nie będziemy mówić o, o historii nazistowskich Niemiec. Proszę Państwa, Trump już robi w miejscu. Jeżeli opowiada ta, publicznie takie rzeczy, chcąc za wszelką cenę zdobyć wyborcze głosy i obiecuje tym swoim wyznawcom dyktaturę, to dzisiaj rano czytałem, że w miasteczku chyba na Florydzie o ile to tutaj Państwo są ze Stanów Zjednoczonych, część moich widzów, yy, to mi podpowiecie. Czytam krótką notkę mi przeleciała gdzieś, że w jakimś miasteczku, gdzie emeryci na wózkach golfowych organizowali kiedyś takie marsze, czy nie marsze, bo nie jechali tymi wóz, wózkami, yy, organizowali taki event poparcia dla Trumpa, jadąc tymi wózkami, tam będą głosować. Na Trumpa, to teraz ci sami ludzie chcą głosować na Kamale Harris. Więc to już jest ciekawostka, że też południe Stanów Zjednoczonych tam starsi ludzie, którzy głosowali na Trumpa, opowiadali się za nim, jednak wolą wybrać Kamalę Harris, a już nie Trumpa. Więc Trump traci głosy. Traci właśnie wśród osób starszych, wśród seniorów, którzy byli bardziej zwolennikami Trumpa. Także, proszę Państwa, mamy do czynienia z satrapą który chciałby zostać dyktatorem. Media na razie nie ruszają jego syna, a szkoda, bo Donald Trump Junior jest postacią bardzo niebezpieczną. O wiele bardziej niebezpieczną swojego ojca. Ten militarysta, mizogin i parę jeszcze innych przymiotników i określeń, można byłoby, można byłoby nimi określić Juniora, syna Trumpa, bo tam ten wiceprezydent, kandydat na wiceprezydenta, J.D. Vance, on się tutaj nie, nie liczy, drodzy Państwo. Problemem jest Union, jest syn Trumpa. I to jego by chciał Trump namaścić na swojego następcę w Stanach Zjednoczonych, w których już nie będzie wybierać się prezydentów, tylko będzie władza absolutna rodziny Trumpów. Napiszcie w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie po obejrzeniu tego materiału. Ci z Państwa, którzy są ze Stanów Zjednoczonych, podpowiedzcie mi, tu bym to było miasteczku, gdzie ci golfiści, emeryci jeździli, żeby popierać Trumpa, a teraz popierają Kamala Harris. A ja z Państwem się żegnam, ale tylko na chwilę, bo widzimy się już nie geopolitycznie, a lokalnie o 14.00. Kładniam się Niski, do zobaczenia.